Plecy, banan! To właśnie o to chodzi, że jak masz nie ma, z jednej strony robisz tak, nie, nie to ustawiasz tak samo. A dobra, tu. No, na naszą kosę. A jest sobie to wrócić, co? Tu wrócić chyba. Właśnie, że kurwa nie do wiary! Dobra, no chcę się odznaczyć protokołem na urodziny. Ma urodziny dzisiaj? Tak. Szymek! W tym roku. 14, tak? 14. To jest gorzej, jak pokażę dwa ciemniejsze kolory. Nie, no tak. Po twojej stronie, piłką się kranie zajmijmy. Masz dzisiaj dzień konia, ładuj to z tego. Krzysiu, chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź! 3, 2, 1, gra. Panie trenerze, jaka jest taktyka na ten mecz? Właśnie zrobić rzut karny. I to się udało, nie, trochę przypadkowej akcji, ale to jest na pewno mecz z dwóch drużyn czołówki tabeli, więc obie drużyny dużą nerwowością na początku. Zobaczymy zaraz. No, panie sędzio, będzie bramka czy nie będzie? Nie wiem. Brawo! Jak oceniacie wykonanie rzutu karnego? Celnie. Perfekcyjnie. Celnie, perfekcyjnie. Niech dasz. Trener jest zadowolony z rezerwy. Z rezerw. Z rezerwy wyciągnięty z wojska. Zadowolony z realizacji taktyki? No, takie mamy chwile zawahania, ale na razie jakoś udało nam się jakby uniknąć prostszego błędu i trzeba być zadowolonym na pewno przy tym wyniku 1-0 dla nas. Także no na pewno na początek jest to nieźle. Tak, trzymamy kciuki za pozytywne zakończenie. Trzymamy. Jeszcze. Dobra, to się gramy. Dawaj, raz i dwa. Jakby do boczku tylko poszła w prostu. Pokój! Teraz nie ma 30 metra. Brawo! Pokój! Zobacz, znowu robi to samo. Ej! Ej! Szczesno! Nie? Szczesno! Nie? Zabij normalnie. Było rzadku! Brawo, mały! Mały to jest dobrze. Mały, super. Brawo, mały! Czas, czas pana. Dawaj, Piotrze! Dwa słowa do kolegów. Życzenia na następną połowę. Na następną połowę? No. Czystego kąta życzę mojemu koledze z bramki. I co? No jak najwięcej bramy. Tym razem na to. Życzenia dla kolegów na następną połowę. Żebyśmy wygrali mecz. Dołożyli jeszcze z dwie bramki. Jaki rezultat meczu obstawiasz? 3 punkty. Pewniak. Pewniak. Najważniejsze. I let's go na bramę. Patrz, jak nie chcesz tak. Brawo. Się nagrasz, tak. Jak się czujesz z prezentem, którym obdarował cię sędzia twoich urodzin? Niespodziewane, bo akurat to jest mój kolega z Wiktorii Sulejówek, jak graliśmy razem w piłkę. Nie pozdrawiam. Nie, no żartuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki za miły prezent, który dał. No, dzięki. No nie do wiary to jest, no! Daj mu, bo! Już go brawo, Gądzio! Jedź, dwa na dwa. Tak, to wybiegają. Bany ty już poluj. Nie, ja ruszam sobie. Gracje jakieś ma. Hej! Bany ty już poluj. Nie, ja ruszam sobie. Gracje jakieś ma. Hej! Hej! No panie sędzio! No! Schodzisz. Odi, strzelasz i schodzisz. Nie. Kurwa mać. Czemu nie, tak to wiary to jest. Jak wrażenia? Dobrze, zjebałem. Mogliśmy strzelić, ale miałeś szansę. Znaczy ty był uderzek, jak się mieści. A ja już chciałem wcinę, no kurwa, no wychodził. On tak był. No, ale ja mówiłem, że on obniżał strasznie. No dlatego.
Dobre! Jak wrażenia? Nie dosyć, nie dosyć. Musimy mieć więcej po tym czasie. A teraz mają mniej czasu na odrobienie, no to jest to! Dobry Fabio. Brawo, brawo. Jeden na jeden! Masz miejsce, masz miejsce! Banan dostań, bo poszedł mały! Co, poczułeś? Ja się od połowy czułem. Ale dałeś tam sprinta ładnego. No, dobra robota, brawo mały, świetna robota. Uwaga, dłuższa! Brawo, jedź! Chodź! Dobra, chodź! Najlepszy prezent na urodziny. Dzięki panowie. Brawo panowie. Brawo Piotrek za walkę do końca. Myślałem, że stąd... Koncentrat. Jak się podobała brameczka kolegi? Chyba ładnie, co? Kapitana, co tutaj chłopaki walczyli, zakręcili. Tak, tak może wyglądać. I co? Odebrać? Brawo. 5 zł za dziurkę tamte włożyć. Oj, tak. Brawo, tak, brawo. Tak, do puszki, Piotr, do puszki. Brawo. I dopiero. Nie, no to co? A, czasu było, czasu było. A godzinę sprawdziłeś, czy? Czy już pora wykończyć? To która twoja bramka? Nie na raz! Wszyscy. A, jakie ma sensie? W całym sezonie. Teraz nasz, to jest 7 kolejka, tak? Masz 7 bramek. 9 bramek. Wow, no to ładnie. Ponad bramkę na mecz ci wychodzi. No tak. Uwaga na tyłę długą! No bo ostatnie mecze po 3. Tak, tak. Dzisiaj ile? Jedną? Dwie. Trzy strzeliłeś? Odblokował się. Chował! Wcześniejszym meczem. To ci pierwsze mecze ciężkie. Przeszedł! Idzie sałata! Nie, utrzymaj! Nie będę jechał! Koziu! Plecy! Koziu jestem! Dobrze, no zostań! Daj wolnego! Ale czy po nas nie uważam? No ale sędziuję. Normalnie. Chodzi o to, że czasami tylko nie możesz nic zrobić, ale i tak... Nie, no wiem, że bramkę życia. No ale chodzę, no, bo taki... drugi mecz rzędu. No. Ile tam się dostało? Była taka jedna, że poszła tam na lewo. No wiesz, jak dostał szerzej jeszcze. Nie, nie, nie. Ta pociekaj, kurde, jeszcze za dawno. Jeszcze dużo czasu. Bo teraz nie ma sytuacji, bo później się... Arsenal na razie, ale jeszcze nie ma końca meczu, więc trzeba być cały czas skupionym. Koncentracja do końca. Nie poddali się, próbują walczyć o swoją bramkę, złapać kontaktową, więc zadowolony będzie trochę emocji. Zadowolony z realizacji taktyki? No myślę, że tak. Spodziewaliśmy się trudnego meczu i tak było. Końcówka meczu. Obie drużyny starają się jakby tutaj przechylić szale na swoją korzyść. No, mamy tą komfort, że prowadzimy 3-1, a już zostało dosłownie parę minut. Także fajnie, fajny mecz. Dobrze się ogląda. Widowisko, tak. Super. A jaki jest teraz z tym przepisem o młodzieżowcu? To musi być ich dwóch na boisku? Musi być jeden na boisku. Jeden na boisku. W czwartej lidze musi być dwóch. Dobrze zagrajmy! Kamil, inny został. Numer 4. 4 jak? Podstawowy? Numer tył. Z doleczonym. Nie, podstawowy. 4, tak? W pierwszej połowie, to powinien dojść za 4 czy 5. Nie, no ale się zrezygnować. Ale Szymek się też dobrało tam około 2 razy teraz. No 3-2, nie mogłem. Jak my centramy? Wtedy chłopaki, nie pomogli wleć. Fabio, dawaj Fabio! Za swoim! Szymek! Brawo! Dobrze broni. Dzisiaj ma dzień. Ma chłopak. Tą główkę jak wyciągnął się tam... Ale i tam raz sam nie sam to nogą obronił. No tak, też, sam na sam wyciągnął. No, ładnie, obronił tej gry dzisiaj. Nasze! Nie wychodzą z tym! Brawo, Daniel! Stasiu? Którą? Stasiu! Niemożliwy jest. Dobrze, Stasiu. Zadaniowiec. O, jaki kurwa. Nie było! Nie było!
Da nie, Bartek! Nie spal! Bartek! Spalisz! Nie, istnieje, teraz no. Bartek! Mamy! Nie! 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 Dawaj niżej, zostaj, zostaj, Bartek! Moje to jest nic przy tym. Nie! Brawo! Brawo, panowie! Brawo, już myślałem, że strzelisz bramkę. Blisko, blisko było. Było blisko. No. Dobra, to bramka, jedziemy głowę w górę! Dawaj, dawaj! Tygrys! 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 Do boju, do boju, do boju! Hej, tygrys! Brawo, panowie! Na mecz przyszłyście? Tak, dziewczyny? Uśmiechnąć się? Uśmiechnąć się, tak. Tygrys to rodzinna drużyna. Bardzo. Idziemy, dziewczynki? Dzięki, biegaj, kurwa. Bardzo ładnie dzisiaj broniłeś. Dzięki, pozdrawiam. No, tą sam na sam sytuację. Ładnie wyciągnąłeś. Później jak gościu strzelił ci z główki, też tak pod poprzeczką ładnie wyciągnąłeś. No, naprawdę dobre spotkanie. Cała drużyna dzisiaj dobrze zagrała, a ja jestem od tego, żeby pomóc czasami. Panie trenerze, komentarz pomeczowy. Myślę, że głęboki oddech, cieszę się bardzo, super zachowanie całego zespołu, świetnie gdzieś tam zrealizowali wszystkie plany, więc super, cieszy na pewno zwycięstwo w tak ważnym meczu dla nas, no i podbudowuje nas to, żeby przed tymi meczami z teoretycznie słabszymi drużynami grać z takim zaangażowaniem jak z tymi dobrymi, bo tak się buduje awans. Awans się nie buduje w meczu, wiadomo, jest to jakaś tam cegiełka ten mecz, bo graliśmy z liderem. Natomiast mecze wygrane gdzieś z dołem tabeli, z tymi drużynami niżej w tabeli, będą decydować o awansie. Więc na pewno dużo roboty, teraz chwilę radości, pocieszenia się wspólnego całego zespołu i kolejny tydzień, kolejne przygotowanie się do kolejnego meczu, zupełnie inne pewnie. Z kim następne spotkanie? Z Ożarowem u nich, więc też drużyna, która gdzieś tam aspirowała i chciała gdzieś walczyć o awans, przegrała dziś 2-1 w 90 minucie. Ma swoje pewnie jakieś tam problemy, ale my się nie martwimy, bo mamy się martwić o siebie, więc na pewno szykowanie się do kolejnego meczu. Taktyka pod ten mecz i cały tydzień pracy takiej jak takiej rzetelnej pracy jak do typu. No, trzymam kciuki za sukces. Dziękujemy, gratuluję wygranej. W imieniu zespołu bardzo się cieszę, super.